świat nie jest miejscem, gdzie ktoś ci daje, tylko świat jest miejscem, w którym ktoś ci uświadamia. I nie ma litości dzisiaj. W dzisiejszym życiu naprawdę mało kto się z kim liczy. Nie robisz targetu, nie robisz celu, nie sprzedajesz, dziękujemy ci. Jesteś za stary, dziękujemy ci. Jesteś za młody, dziękujemy ci. Tysiące wymagań. Musisz znać 500 języków. Jak znasz 500 języków, to jesteś za niska. Jak jesteś za wysoka, to okazuje się, że źle. Nie masz tak odpowiedniego ubrania. Masz zły samochód. Telefon ci nie wydala, żeby odbierać maile. Komputer jest za wolny. Non-stop są jakieś wymagania. Tak jest i tak będzie. To się nie zmieni. To się nigdy nie zmieni. Będzie jeszcze gorzej. Dlatego powstają nowe media, dlatego coraz więcej młodych ludzi nagrywa coś na YouTubie, dlatego jest coraz więcej nowych zawodów. Jeżeli sobie uświadomisz to wszystko, co ci mówię, bo ja w to wierzę od 10 lat, a nie od roku, to stworzysz dokładnie to, co ja stworzyłem. Nowe miejsce pracy. Nowe miejsce pracy na nieistniejącym rynku. A więc zobacz, branża nie istnieje. Jest do zaorania. Miliardy czekają. Trzeba się po nie schylić. Znajdź sobie taką branżę, wymyśl. Kilka lat temu nie było branży typowo filmów na YouTubie. Dzisiaj dzieciaki odpalają kamery, drą błaha, pierdzą do zapalniczki, 500 tysięcy wyświetleń. Blogerzy, 50 lat temu kto napisał w sieci, dzisiaj masę. Blogerki modowe, w tej chwili latają po świecie za darmo, mają ciuchy za darmo. Przysyłają ci książki do czytania, bilety, gry, wszystko ci przysyłają. Zobacz, powstają nowe miejsca pracy. I będzie ich coraz więcej. Instytucja coacha, trenera, doradcy, mentalnego. Do niedawna zarezerwowana tylko w korporacyjnym rynku. Corporate coaching, 1500, dwa koła za sesję. Teraz za stówkę, za dwie stówki każdy może być coachem. I może. I zacznie uczyć ludzi. Zagwarantuj im efekty. Jak nie zagwarantujesz efekty, to będą płacili ci stówkę za godzinę, za pół godziny. Potem stówkę na telefon. 10 telefonów dziennie, 1000 zł. Dziękujemy. Ale to wszystko, zobacz, to wszystko oscyluje wokół tego samego. Nie możesz mieć mentalności pracownika. Nie możesz mieć mentalności tej, na której się wychowały nasze rodziny, że ktoś nam da, że państwo nam da, że ktoś nam zapłaci.